Pokażę Wam, jak ładnie się zawiązują malinki i przejdę do drzewek owocowych. Bo już ładnie podrosły jabłuszka. I zobaczcie, zapylacze są. Tutaj już bardzo ładnie się powiązały maliny. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także będzie dosyć sporo. Czmiele tu widzę latają, także będą zapylone. Także to jeszcze troszkę, bo to są takie bardziej jesienne maliny, takie średniowcześnie. O, jest czmiel. O. Może uda mi się go Wam pokazać. Zobaczcie, pracuje. Pracuje, pracuje. Uwija się. No dobra, to idziemy na sadek. Do drzewek i do tych, do krzewów owocowych, bo maliny to też praktycznie krzewy owocowe, także w tej części będzie o krzewach i drzewkach owocowych. Winogron, winogron ruszył troszkę później, ale na szczęście się fajnie przyjął. I normalnie są te zawiązeczki na winogrona. Kupiony kiedyś dwa krzaczki w markecie. Są piękne, piękne zawiązki na winogronka. Będą swoje pierwsze. Winogronka. Piękne, piękne. O. Na drugim też. Piękne. Kwiatusie były i zawiązki na winogronka są. O, bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy. Porzeczka czerwoniutka, widzę, też się ładnie, ładnie powiązałam. Słyszycie, jak ten, jak ptaki śpiewają, tak specjalnie trochę nic nie tego, nie mówię. Fajne, fajne, powiem Wam, w tym roku drzewka. Nawet takie malutkie, malutkie jakieś tam owoce mają. Fajnie mi tu ptaki śpiewają. O, tutaj ta śliwka. Bardzo ładna, bardzo dużo śliwek, bardzo, bardzo, bardzo. Multum. Fajnie tak w sadku. Ten, słychać ptaki śpiewają. Piękne. Tutaj mamy chyba kolejna jabłoneczka, taka mała i też ma te jabłuszka na takiej malusiej, malusiej, malusiej. Porzeczka czerwona, tak? Ma być biała, a widzę, że tu mamy pierwszą czerwoną porzeczkę. Jeżeli wszystkie porzeczki będą czerwone jak ta, to raczej się
nie będzie zgadzało, że to białe. Porzeczka. Komary mi tu zaczynają żreć. Oczywiście. Śliwka. Kolejna. Dużo, powiem wam, rzuciła śliwek, bo nie jest w stanie żywić wszystkich owoców, ale daje radę. Będzie i tak sporo jak dla siebie. Co my tam mamy dalej? Mamy papieróweczkę. Papierówka, bardzo ładne jabłuszka powiązała już, sporej wielkości. Tutaj dosyć sporo ma, tutaj widać ładne, no i psy coś zobaczyły. Ładne jabłuszka. Tutaj kolejna jakaś jabłoneczka, ma kilka, mimo swojego małego wzrostu, kilka. Fajnie. Co my mamy tutaj? Czereśnie, kilka czereśni, zobaczcie, pojedyncze sztuki, może na drugi rok się uda, że będzie coś więcej. Przejdźmy może tutaj do tego, do agrestu. Agrest, jedna sztuka. Ma bardzo ładne agresty. Pona wiązywane. Patrzcie, jakie piękne. Będzie synek miał co pojeść, on bardzo lubi. Powiem wam, że muszę sobie jeszcze chyba kupić jakiś ten czerwony agrest. Piękny jest. O, komary mi to normalnie nie dadzą nagrać, ale już jest w dzień tak gorąco, że tragedia. Więc trzeba troszkę wieczorem nadrabiać, a popodlewałam sobie już pomidory i myślę przy okazji to coś tutaj nagram. Piękny jest, piękny. O, ma tyle. Tutaj chyba jedyne drzewko, które widać z nędzą, wiśnia, ale może będzie żyć, bo tutaj coś jakieś zielone coś mam, gdzie zostaje i chyba jeszcze jakaś porzeczka jedna, nie? Tu jest chyba czerwona porzeczka. Tak, czerwona porzeczka. No i tutaj ta śliwka. Fajnie. Tutaj też takie jakieś drzewo jest, które nie daje oznak życia. Malinówka. Nie ma ani jednego zielonego, ale niech zostanie, bo być może ona będzie żyć, a jak nie, to na kolejny sezon się kupi. To powiem wam, jest sztos. Sztos, jak to mówią młodzi, sztos. Sztos z daleka, zobaczcie, widać, ile to ma jabłek. Sztos. Te jabłka są takie bardziej chyba zimowe, one są twarde, ale jajciu. Miejmy nadzieję, że drzewo da radę utrzymać potem na gałęziach te jabłka. W tym roku miała raptem kilka, w tym roku to sztos, normalnie sztos. Ja tam mówię, normalnie jabłko na tym, jabłko na jabłku, no i praktycznie na każdej tej gałązce, nawet na takich małych, niskich gałązeczkach jest te jabłka. Tutaj akurat nie ma, tam jest to taka niska gałązka, to są te jabłka.
Szok. No i normalnie się nawet ten rzeszki powiązały, o. Mamy tutaj jednego, gdzieś tam jeszcze widziałam, zaraz przyjdziemy. Kolejna sztuka, widzę, zawiązana orzeszka. Tutaj, o, widać, orzeszki się wiążą. Orzeszki włoskie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. O, ładne, ładne te kuleczki. O, i tutaj mam. Im więcej nie będę łazić i szukać, bo wszystkie tak samo wyglądają, ale fajnie. Drzewo jest duże, to wiadomo. Troszkę będzie orzeszków.